Dziś w murach Starej Kopalni gościmy Tomasza Siemoniaka, wicepremiera, ministra obrony narodowej i jedynkę z list Wałbrzyskiej Platformy Obywatelskiej. Witamy pana Tomasza. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Według najnowszego raportu CBOS jest pan jednym z dwóch najlepiej ocenianych polityków w Polsce. Właśnie, czy pana przywództwo pociągnie Wałbrzyską Platformę do zwycięstwa w najbliższych wyborach? Bardzo w to wierzę, bo wiem, jak ważne jest, żeby w Wałbrzychu zostali wybrani w okręgu wałbrzyskim tacy posłowie, którzy będą załatwiać sprawy tego regionu. Cieszę się bardzo z tego, że lista Platformy jest taka mocna. Mieliśmy kilka dni temu konwencję. Widać było, że z całego okręgu naprawdę wybitne osobowości startują i jestem bardzo zaszczycony, zadowolony, że mogę być numerem jeden, ale to poprzeczka jest bardzo duża, bo tutaj taryfy ulgowej nie ma dla nikogo i trzeba po prostu pracować w kampanii, przekonywać do siebie i starać się powiedzieć ludziom, co się im proponuje i co będzie można dla nich zrobić, bo to jest sens polityki, sens bycia w parlamencie. Jak pan obstawia? Ile mandatów uda się zdobyć? Chciałbym bardzo, żeby powtórzyła się ta liczba z roku 2011, czyli 5 mandatów. Będzie to bardzo trudne, ale wydaje mi się i rozmowy z koleżankami, kolegami, którzy kandydują, ale też i nastawienie wyborców przekonują mnie, że to jest możliwe. W okręgu wałbrzyskim mamy też znakomitych samorządowców, tak jak prezydent Szełemej, ale też i burmistrz Ząbkowic, burmistrz Kłodzka. Wydaje mi się, że Platforma Obywatelska cieszy się bardzo dobrą opinią w tym regionie. Ja spacerując dzisiaj po ulicach Wałbrzycha razem z prezydentem Szełemejem bardzo wiele dowodów sympatii, poparcia i zapewnień. Będziemy na pana głosować, znamy pana. Także to było bardzo sympatyczne. Jaka będzie więc pana kampania wyborcza? Jak pan dotrze do tych osób, które pan zna, których pan nie zna i też nie znają pana? Trudno mi prowadzić taką normalną kampanię wyborczą, bo pełnię obowiązki w Warszawie wicepremiera, ministra obrony i to jest też zajęcie takie, no, na 24 godziny na dobę. Dzieje się bardzo dużo, jest bardzo wiele zobowiązań. Także to będzie przede wszystkim kampania w weekendy, w czasie wolnym, tak jak dzisiaj. Będę się starał w każdy weekend aż do wyborów być tutaj obecny, rozmawiać z ludźmi, ale też i starać się komunikować przez media, tak jak dzięki pani uprzejmości mogę dzisiaj zwracać się do telewidzów. Przez media społeczne to też odnalazłem wielu wałbrzyszan, kłodczan, świdniczan, którzy są bardzo zainteresowani, z którymi jestem w kontakcie. Także mam nadzieję, że tą drogą uda mi się dotrzeć do dużej liczby ludzi i ich do siebie przekonać. W wypowiedziach polityków PO często słyszymy, że będą to jedne z trudniejszych wyborów po 1989 roku. Czy naprawdę będzie tak trudno? Każde wybory są trudne. Ja uważam, że to będą jedne z najważniejszych wyborów po 1989 roku, bo rzeczywiście stawką jest to, w jakim kierunku pójdzie Polska, kto będzie rządził po tych wyborach, kto będzie tworzył rząd. I wydaje mi się, że rzeczywiście stawka jest bardzo wysoka tym razem. Po wyborach prezydenckich otwarte jest, kto wygra wybory parlamentarne i liczę, że będzie to Platforma Obywatelska, ale chcemy przekonać wszystkich Polaków, że ich głos ma ogromne znaczenie w tych wyborach i że też ich los, ich pozycja, ich dochody, ich duma z Polski będzie zależna od tego, kto będzie rządził po październiku. Czy to też nie jest tak, że te trudności wynikają z samego zachowania polityków? Widać to było szczególnie u nas, w okręgu wałbrzyskim. Ja uważam, że to nie jest nic jakiegoś niezdrowego. Mhm. Oczywiście można robić tak jak w niektórych partiach, że jedna osoba decyduje i w zaciszu rozstrzyga. Największa partia opozycyjna nie ujawniła jeszcze swoich list, mimo że od decyzji minął ponad tydzień. Więc tak też można oczywiście, ale można demokratycznie, otwarcie, gdzie się dyskutuje, gdzie są oczywiście różne emocje, różne zdania, każdy chciałby być wyżej i wydaje mi się, że to jest wielki walor Platformy, że tu nikt nie boi się powiedzieć, że uważa, że powinien być na lepszym miejscu albo że zrobił dużo, więc ja to bardzo cenię i to jest normalne w demokracji. Może odejdźmy od polityki. Jak pan postrzega dzisiejszy Wałbrzych? Wałbrzych się zmienia. Wałbrzych wraca do takiej dawnej świetności. Ja pamiętam jako młody człowiek, dziecko, lista, no ten koniec takiej
chwały Wałbrzycha związanej z górnictwem, gdzie rzeczywiście widać było, że Wałbrzych się rozwija, że wałbrzyskie kluby sportowe zdobywają Mistrzostwa Polski, że był świetny teatr, filharmonia. Potem po upadku górnictwa w latach 90. był to bardzo trudny czas dla miasta. Też to miasto, trzeba powiedzieć, nie miało szczęścia do rządzących, ale wyzwania były być może tak duże, że nikt by im nie podołał. I potem XXI wiek, taki czas no, pewnego zastoju, już może nie cofania się i zastoju. I ostatnie 4 lata prezydent Roman Szołemy i rzeczywiście dynamiczny rozwój miasta, widoczny w oczach. I to nie tylko w tym, że są budowane drogi, czy są nowe żłobki, czy, ale też i takim powrotem do tożsamości. Ja z wielką sympatią i wzruszeniem otwierałem tutaj starą kopalnię w listopadzie ubiegłego roku, właśnie mówiąc o tym, że Wałbrzych potrzebuje takiej dumy, Wałbrzych potrzebuje powiedzenia, że to górnictwo było tutaj wspaniałe i wielu wspaniałych ludzi przyciągnęło i dało miastu wielką pozycję i że ten początek lat 90. to była taka niezasłużona katastrofa trochę i że nie najlepiej to przeprowadzono, czy źle przeprowadzono, nie pamiętając o takich kosztach społecznych. Więc mam wielką radość z tego, że ten Wałbrzych tak się w oczach zmienia. Mówi Pan o tych plusach, ale będąc kilka dni w Wałbrzychu, na pewno jest coś, co Pana uderza. To uderza wszystkich i nie będę tutaj specjalnie odkrywczy. Wałbrzych ma setki, tysiące starych kamienic i one wymagają rewitalizacji. Byliśmy tutaj w lipcu z panią premier Ewą Kopacz. Chciała na własne oczy zobaczyć, jak ten Wałbrzych wygląda i uznała, rozmawialiśmy potem kilka razy już o Wałbrzychu, że rzeczywiście słusznie Łódź, Bytom i Wałbrzych właśnie zostały wskazane jako te miasta, które dostaną największe fundusze rządowe na rewitalizację. Więc na pewno to jest ogromny problem. Ogromny problem, z którym stara się prezydent Szołemej jakoś sobie radzić. To znaczy, że jest to miasto trochę pęknięte na kilka części, połączonych długimi drogami, często zakorkowanymi. Warto, żeby Wałbrzych to nie było tylko Piaskowa Góra pod Zamcze, te nowsze dzielnice, gdzie są dobre sklepy, restauracje, ale też, żeby pamiętać o moim rodzinnym Sobięcinie, czy Podgórzu, czy Nowym Mieście. I tam też trzeba taką miejskość w dobrym znaczeniu tego słowa przywracać. I ja się bardzo cieszę na przykład z tego, że centrum handlowe jest w pobliżu Sobięcina i to jest takie coś, co bardzo zmienia całą okolicę, że ten Sobięcin, który był taką dzielnicą gdzieś na peryferiach, zapomniano, no teraz ma szansę, zyskuje, więcej osób pojawia się przynajmniej w tej okolicy. Także co do minusów, no to oczywiście problem wielu polskich miast to jest bezrobocie. Uważam, że nadal trzeba bardzo się starać o to, żeby tworzyć w Wałbrzychu miejsca pracy. Jest strefa, przyciągnie tutaj wielu inwestorów. Ja też bardzo chcę się w to zaangażować, żeby tutaj współpracując z instytucjami takimi jak Polska Agencja Inwestycji i Informacji, żeby właśnie przyciągać tu inwestorów, zwracać im uwagę, że to jest fantastyczne miejsce. I to takich inwestorów już być może z tej wyższej półki, którzy sprowadzają tutaj nowe technologie, potrzebują inżynierów, więc myślę, że i prezydenta Szołemeja, wszystkich ambasadorów Wałbrzycha, przyjaciół Wałbrzycha czeka ogromna praca, bo to jest na pewno początek dopiero, a nie koniec tej drogi. Jesteśmy najsławniejszym miastem na świecie od paru tygodni. To istnieje ten pociąg, czy nie, w tych nowych okolicznościach wojskowych? Nie wiem tego. I dlatego dobrze, że wojewoda dolnośląski się wziął za tę sprawę razem z prezydentem Wałbrzycha. Oni wystąpili po spotkaniu poniedziałkowym zespołu kryzysowego do kilku instytucji, w tym do Ministerstwa Obrony Narodowej, o to, aby się włączyły. I stąd rekonesans wojskowych, który miał miejsce wczoraj. No i zobaczymy, co dalej, co zaproponują wojskowi w kontakcie tutaj z władzami miasta i zobaczymy. Ja na to patrzę z takiej, tak, że promocja fantastyczna i rzeczywiście
Nazwa Wałbrzych jest odmieniana w różnych państwach świata. Ja tydzień temu byłem z wizytą oficjalną w Bułgarii. Pytanie od dziennikarzy, wcale nie o NATO, wcale nie, tylko właśnie o złoty pociąg w Wałbrzychu. Przy czym oni nie wiedzieli w ogóle, że jestem z Wałbrzycha, bułgarscy dziennikarze, ale słyszeli o złotym pociągu w Polsce, więc to taka sytuacja trochę zabawna, ale bardzo sympatyczna. Natomiast na pewno też warto podkreślić, że Wałbrzych, czy ten pociąg istnieje, czy nie, wart jest tego, żeby go odwiedzać. Stara kopalnia, w której się znajdujemy, unikat na skalę europejską, jeśli nie światową, Zamek Książ. Ja w jednym z wywiadów tak nawet zażartowałem, że to jest jakaś taka wielka rekompensata ze strony opatrzności za te ciężkie lata 90., za ten trudny czas Wałbrzycha, że teraz Wałbrzych jest dostrzeżony. Zobaczymy, jeśli chodzi o ten pociąg, niech profesjonalne instytucje tutaj działają, ocenią. Wydaje się, że taka atmosfera sensacji, może nieunikniona, no, też czasami nie służy. Ale jeśli ona promuje Wałbrzych, to można oko przymrużyć. Wydaje się, że lepszej promocji niż złoty pociąg nie ma, jednak też sprawia pewnego rodzaju zagrożenie. Jak ten teren jest zabezpieczony? To jest rzeczywiście istotna sprawa, żeby nie było to związane z jakimś ryzykiem dla ludzi. Więc władze miasta, władze kolejowe ochraniają ten teren, żeby nie było jakichś nieskoordynowanych, dzikich poszukiwań. Wizyta wojska przede wszystkim z tym aspektem się wiązała, czy są jakieś zagrożenia dla ludzi, bo za to wojsko jest odpowiedzialne, jeżeli są jakieś miny, czy jakieś ryzyka. Zresztą dla wojska to jest rutyna, bo tak jak to mówią saperzy, dla nich II wojna światowa się jeszcze nie skończyła, więc w wielu miejscach w Polsce z takimi sytuacjami, gdzie są miny, czy jakieś bomby, nie wybuchy, mają do czynienia. Więc ja uważam, i o tym rozmawialiśmy także dzisiaj z prezydentem Szeremejem, że ten aspekt bezpieczeństwa jest tutaj absolutnie podstawowy. Trzeba ten teren uprzątnąć, trzeba ocenić, czy należy jakieś dalsze działania podejmować. Władnym tutaj jest wojewoda, on jest przedstawicielem rządu w terenie i ja będę przede wszystkim polegał na tym, co wojewoda i prezydent powiedzą. Jaki finał tej legendy by sobie pan wymarzył? Złoty pociąg wjeżdżający do starej kopalni. Pani dyrektor Anna Żabska pokazała mi nawet miejsce, które przewiduje na ten złoty pociąg. Ponieważ już zdążyła wystąpić do minister kultury, dziedzictwa narodowego w tej sprawie, a tak się złożyło, że akurat siedziałem przy pani minister, więc jej pokazałem to wystąpienie. Pani minister, niezależnie od tego, czy pociąg jest, czy nie, bardzo była przychylna wobec tego pomysłu, więc to byłby na pewno najlepszy finał. Kiedy on nastąpi, zobaczymy. Urokiem takich sytuacji jest to, że nigdy do końca nie będzie wiadomo. Być może gdzieś ten złoty pociąg, czy pociąg jest, tylko w innym miejscu niż to, które się dzisiaj wszystkim nasuwa, czy wynika z jakichś tam podpowiedzi. Także wydaje mi się, że najlepszy finał to jest taki, że złoty pociąg wjeżdża, a potem miliony turystów z całego świata odwiedzają Wałbrzych, okolice, zostawiają tysiące, miliony dolarów w hotelach i wałbrzyskich restauracjach. Proszę nam jeszcze powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się kolejnej wizyty? Będę na Dolnym Śląsku za tydzień. Przewiduję, że w Wałbrzychu będę chyba w niedzielę przy okazji festiwalu Teatru Lalek i być może jakichś innych spotkań. Także, ale mi się to bardzo podoba, to znaczy taki rytm, w którym byłem w czwartek w Wałbrzychu, potem Warszawa, Rada Ministrów budżetowa wieczorem, potem byłem rano w Gdańsku, razem z panią premier wodowaliśmy nowy okręt dla Marynarki Wojennej i w nocy przyjechałem do Wałbrzycha i dzisiaj cały dzień od rana, także to jest sympatyczne, no bo ten Wałbrzych i okolice to czuję się bardzo mocno z nimi związany i sam widok Chełmca już działa na mnie. Chełmca, który widziałem przez 19 lat przez okno, gdy się budziłem, bo tak akurat mieliśmy okno, działa na mnie niesamowicie jakoś mobilizująco. Życzymy panu w takim razie udanej podróży sentymentalnej po Wałbrzychu i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.